Dobry wieczór wszystkim. Godzina 12.60, czyli nie, jakby 13. Wychodzimy z domu obładowani manelami. W sumie Agata jest bardziej obładowana niż ja, ale dlatego, że muszę trzymać kamerę. Świeci słońce w twarz fest. Wychodzimy na plac solny po samochód i jedziemy do Poznania, w sumie pod Poznań, do Środy Wielkopolskiej, na 40 pewnego przesympatycznego pana, który nas zamówił, i zrobimy tam świat na maksa. No, ale się oplułem, jak to mówiłem do was. Dobra, bierzemy auto. Dobra, coś tu się wydarzyło, może ktoś spadł z karuzeli? Musiałem przerwać nagrywanie, bo pan z wypożyczalni zadzwonił i się rozłączyło. Dobra, pan dzwonił, już jesteśmy, idziemy, bierzemy auto, wszystko mamy i robimy świat na miejscu, jak zwykle. Do zobaczenia później. Odebraliśmy samochód i pakujemy się, wszystko kupiliśmy, wodę, wszystko mamy. Bardzo fajna firma, bardzo mi się podoba, wszystko sprawnie, jakby pro klientowi wszystko robią, więc no, bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Siadam za kierownicą i jadę. Boom! Jesteśmy, przyjechaliśmy tak jak tydzień temu białą Skodą, ale trochę inną, trochę krótszą. Jesteśmy na miejscu w Środzie Wielkopolskiej. Przed chwilą tam, tuż obok, nie wiem czy to widać, ale to jest ta największa fabryka tego cukru, co wszyscy jedzą wszędzie zawsze. Ten cukier, taki wiadomo, no taki cukier, co stoi w każdym Tesco, wszędzie. To tam jest fabryka tego cukru. Trochę pada śnieg, ale zasadniczo już się topi od razu. Mam ze sobą swojego szejka na obiad. I to jest ten piękny hotel. Właśnie sprawdziliśmy, mikrofon działa, muza działa. Hotel się nazywa Almarco. Jest godzina 16, impreza się zaczyna o 17, a występ jest o 18.30. Gości będzie około 85 na imprezie. Później... odbiło mi się jajkiem ze śniadania. Później, najpierw robię półgodzinny show, a później close-up pomiędzy stolikami. No, nawet nie wiem, czy zostaję w hotelu na noc, czy nie. To się dowiem później. Jak trzeba będzie wracać, to będziemy wracać. Ale bardzo fajny, bardzo mi się podoba. No, to tu jest choinka. A tak wygląda sala, na której będę występował. Stanowisko DJ-a. Sala, ludzie, będą tutaj jeszcze. I lustro. Jestem tutaj na takim szatnio zapleczu tej sali, o gdzieś tutaj. I będę sklejał kolejny odcinek vloga w czerwonych butach, bo powinienem go dzisiaj skleić, jutro wrzucić, więc mam nadzieję, że teraz dokończę. Wczoraj zacząłem wieczorem, mam nadzieję, że zaraz uda mi się to jeszcze zrobić do swojego występu. Witam serdecznie, kochani. Wypożyczyłem, występujemy w hotelu, niestety hotel nie był dla mnie zabukowany, ale kupiłem sobie go tak czy siak, bo nie chcę wracać później po nocy. Jestem trochę zmęczony przez tą niedospaną noc poprzednią. Słabo spałem i więc to by było zbyt ryzykowne, nie chciałbym, no po prostu nigdzie mi się nie spieszy do tego Wrocławia, nie muszę wracać, a hotel nie jest jakiś strasznie drogi i akurat kupię ten hotel, w którym występujemy, więc super, nie muszę nigdzie jechać. Właśnie mieliśmy zaczynać o 18.30, ale było lekkie przesunięcie fazowe, bo trochę goście się spóźniali, trochę obiad się przesunął, ale tak za wiele czasu nie ma, także szybko się myję, ubieram w garnitur i lecę zrobić świat. Kochani bracia i siostry, ja już jestem po występie, teraz robię close-up. A zaraz wjedzie tort, taki, chciałem wam go pokazać. To jest Michał, mój nowy siomek i jego dwie dziewczyny. A tutaj jest tort. 40 Adasia, na tej imprezie występowałem dzisiaj. Pięknie było, wspaniale, bardzo mi się podobało. Super ludzie reagowali, super reagowała pani babcia, pan Adaś, którego to jest impreza. Jakby pięknie było, no. No nie? Coś dodasz do kamery, do państwa? Będziecie oglądać 6 milionów Polaków. On jest Michał, on jest No, fajne były sztuczki, pana magika. Tak to wygląda mniej więcej, moi drodzy. Panie magik! Dzień dobry. Panie dobry kościół.
Kochani, jest 1:40, ja jestem już w łóżku, w hotelu, po pokazie. Mogę trochę seple... To jest w ogóle, to jest krem, bo mi usta strasznie pękają, więc je nawilżam, nawadniam. Jestem po pokazie. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha. Nie wiem, drapę się po oku. Wieczorny update. Jakie dzisiaj kroki dokonałem, by stać się legendą, legendarnym performerem. Aha, to chciałem powiedzieć, że trochę seplenie, bo mam sztuczną szczękę założoną na noc. Taką, żeby nie zgrzytać zębami, a jak będę zgrzytał, to będę jechał po plastiku takim specjalnym, a nie ząb o ząb i wtedy one się nie ścierają. Dlatego mogę lekko... Spadł mi telefon. Dlatego mogę lekko seplenić. Czego się dzisiaj nauczyłem i jakie zrobiłem kroki, by stać się legendą? Myślę, że najmądrzejszym posunięciem było to, że wziąłem hotel dzisiaj i nie wracałem po nocy po pokazie do Wrocławia zmęczony, niewyspany, bo mógłbym sprawiać zagrożenie na drodze, a nigdzie mi się nie spieszy i to by było naprawdę nierozsądne. Ta wczorajsza kawa była nierozsądna o godzinie 23, dlatego nie mogłem spać do rana, nie spałem w nocy, prawie nic, nosiło mnie. No tak reaguję, jak widać, na kawę. Dzisiaj nie piłem kawy wieczorem, ale byłem bardzo niewyspany i dlatego zostaję w hotelu, wstaję rano i jutro na pierwszą oddaję samochodzik. Kolejny krok ku świetności wieczności. To bardzo dobry pokaz na urodzinach pana Adama. 40. Pokazałem się około 100 osób, którzy się świetnie bawili na moim pokazie. Dużo było... jak tydzień temu występowaliśmy, to powiedzmy, że przedział wieku był mniej więcej na tym samym poziomie. Natomiast teraz było od dzieci do starszych babci, byli wszyscy. Dlatego no, musiałem sobie jakoś radzić, zrobiłem takie familijne show, ale było naprawdę fajnie. Później przy stolikach close-upem, no to tam już dobiłem gwoździa i było super ekstra, wspaniale. Trochę mnie dzieci męczyły, ale dzieci jak to dzieci, porozdawałem im lizaki i bardzo im się podobało. No, jakiś jeszcze krok zrobiłem, Agata, dzisiaj? Nie, wszystko super powiedziałem. Wszystko super powiedziałem. Uczę się mówić przed kamerą cały czas, jechałem ostrożnie, jutro będę wracał ostrożnie. Bardzo fajną tą wypożyczalnię samochodów znalazłem. Strasznie mam czerwone ręce, nie wiem czy tu widać, może teraz nie, ale bardzo mam czerwone ręce na pokazie, co mi się nie podoba. Ale będę nad tym pracował też. Kolejna rzecz, wziąłem ze sobą i staram się, przez te vlogi staram się sobie narzucić taki reżim pracy, którego normalnie nie mam, bo jakby jestem sobie panem, jestem panem swojego czasu i pracuję podczas występów, a w międzyczasie albo ćwiczę, albo robię inne rzeczy, które mnie prowadzą do sukcesu. Natomiast to vlogowanie właśnie nakłada na mnie taki reżim pracy, więc wziąłem ze sobą laptopa i tutaj tam chyba nakręciłem tam kawałeczek, jak składam filmik przed pokazem jeszcze, choć byłem niewyspany, kawu się wypiłem wtedy i składałem filmik w garderobie przed występem, więc filmik został złożony. Teraz się dosłownie renderuje. Bardzo długi wyszedł filmik z wczoraj, bo i był długi dzień i bardzo dużo się działo. Ile tu już gadam? Prawie 4 minuty. No, więc teraz się renderuje. Rano jak tylko wstanę, to zacznę go wrzucać w internet. Długo się będzie wrzucał pewnie na maksa, ale to nic, mamy czas. I to chyba tyle. To chyba tyle z tych dzisiejszych kroków. Nie mogę sobie nic przypomnieć. Coś jeszcze? Nie wiem. Zawsze jestem dużo wcześniej przed pokazem. Na przykład miałem pokaz na 18:30. Wiedziałem, że mam pokaz na 18:30. Wiedziałem, że będę 2 godziny jechał, ale i tak wypożyczałem samochód na godzinę 13, żeby jakieś rzeczy, które mogłyby się wydarzyć po drodze, żeby uwzględnić w tym czasie, więc żeby mieć dużo przerwy i być dużo wcześniej. Co jeszcze? Po hotelem, czy masz, czy nie masz, żeby wiedzieć. Aha, właśnie. Do ostatniej chwili nie wiedziałem, czy mam
czy mam po prostu wynajęty ten hotel przez pana, czy nie, bo impreza miała się odbyć w innym hotelu, w innej wyspie, na innej wyspie w ogóle pan miał wynająć całą wyspę tutaj gdzieś w Poznaniu, ale niestety to się nie udało, więc jesteśmy w innym hotelu i dobrze jakbym w sumie wiedział przed występem, czy mam zapewniony nocleg, czy nie, no jak jadę do Warszawy, tam mój brat ma tam kawalerkę, którą po której was oprowadzałem wcześniej, więc w Warszawie mogę tam spać, we Wrocławiu mam gdzie spać, ale jak jadę do takiej Środy Śląskiej czy Suwałk, to dobrze jakbym wiedział wcześniej, jak to wszystko powinno zostać zrobione. A że blogi miały się kończyć się najazdem na czerwone buty, żegnam was, moi drodzy, najazdem na czerwone buty. Dobranoc.